Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Horizona. Chyba mam dzisiaj, nie wiem, zły dzień, chociaż miałem bardzo dobry dzień, ponieważ właśnie 10 minut gadałem sobie do samego siebie bez włączonego nagrywania, będąc przekonanym jednak, że mimo wszystko je włączyłem, ale nie włączyłem i tak się to zakręciło. No, przedtem też najpierw zacząłem od załatwienia jakiegoś sępa, więc robię tutaj to samo. Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Horizona, będę wiedział, co się dzieje przez najbliższą chwilę, bo już to zrobiłem przed chwilą, ale na szczęście, mój mózg geniusza sprawił, że kliknąłem szybki zapis zaraz przed zrobieniem wszystkiego, co tutaj zaraz zrobię. Dlatego nie ma strachu, czy nawet autozapis mi się zrobił sam zaraz przed wejściem, ale miałem też swój własny wcześniejszy. Krótko mówiąc, jeszcze raz będziemy musieli tutaj walkę przeprowadzić, ale no to opowiem o tym, o tej samej, powiedzmy, logice, którą się kierowałem przed chwilą. Ludzie! Zrobiłem wszystko, co miałem do zrobienia pobocznego, jeżeli chodzi o obozy buntowników. Mamy tutaj wszystkie zrobione, została tylko misja pierwsza, kuźnia, która zgodnie z planem i zgodnie z informacjami polega na porozmawianiu z Erendem, żeby pójść i załatwić ostatni obóz. Ja nagrywałem po cichu, bez kamerki, bez mikrofonu to moje podejście do obozów, dlatego później w tym odcinku zobaczycie najważniejsze fabularne wstawki z tych obozów, żebyście wiedzieli, co tam się działo, a potem ruszymy razem z Erendem zaatakować i rozwalić wszystko. Dlatego też jest fajnie, jest spoko. Potem, no cóż, zostanie nam już tylko i wyłącznie finał fabuły. Mamy tutaj jeszcze tą jedną pierdołowatą misję poboczną, ale naprawdę już nie chcę tego wszystkiego przeciągać. Chcę doprowadzić te wrota zagłady. To mamy wybuch albo nie wypał. Nie wiem, nie brzmi to super pasjonująco. Chcę już się zabrać za atak na zenitów, bo naprawdę zbyt długo to odkładałem i zbyt długo tam na mnie czekają w bazie. Dlatego też lećmy przez wrota zagłady. Najpierw czeka nas mała dyskusja. Wy możecie zostawić łapę w górę. No a ja cóż, wbijam do środka i zabierzmy się za ten ich konflikt. Chyba powykręcają sobie zaraz okrężnice, tylko wzajemnie walcząc o władzę i wodę. Jesteś. Płomień, który lata na skrzydłach dziesiątki. Aloy, przyszłaś zobaczyć próbę sił. A musi być jakaś próba sił? A tak, musi. Jeśli się uprzesz, całe to wojsko przyłączy się do bitwy. Ilu tutaj zginie? A ilu umrze w wioskach, kiedy wszyscy ruszą z odwetem? Musi być inne wyjście. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia. Wiele jej zawdzięczacie. O Boże, Boże. No i stajemy się tutaj sędzią. Nie sądziłem, że będziemy tutaj musieli jakoś wybrać stronę, jak widzicie zresztą w naszym oknie wyboru. Ale jednak, jesteśmy do tego zmuszani, więc cóż, przegadajmy z jednym i z drugim. Jara, czy ty naprawdę musisz to robić? Pozbawił nas wody. Nie wmówisz mi teraz, że o niczym nie wiedział. Od dawna to planował. Wciąż dążył do konfrontacji. Nie rozumiesz? Taki był jego plan od początku. Nie obchodzą go ludzie, o ile dostanie to, czego chce. Władzę nad klanem. Nie. Położę temu kres. Teraz! Niewątpliwie ona trzyma się swojej jakby oryginalnej pozycji, czyli on rozjebał wodę, trzeba utrzymać władzę i nie poddać się jego sabotażowi. Draka, straciłeś wielu dobrych żołnierzy, by zdobyć serca maszyn na wodę. Chcesz stracić kolejnych? Ale właśnie dokładnie z tego powodu to robię. Musiałem wysłać ludzi, by szukali innych źródeł. Przysięgam ci, nie mam nic wspólnego z tym, co było w ranie. Ukta przyszedł i powiedział, że odkrył cieki, które mogą wieść do drugiego źródła. Nie kazałem mu niszczyć i osuszać rany. Zatem uspokójcie się, porozmawiajmy. Nie! Dość już gadania, dość kłamstw! Jarze nie można ufać. To już wiadomo. No on dalej swoje. Niby wysłał człowieka, żeby szukał wody, niby też dało się znaleźć bez fokusa, bo mówiła Aloy razem z tą Jarą, że tam widać jakieś, że wypływa woda tu i tam, więc mógł to zlokalizować. Ale czemu była kurwa dźwignia zablokowana oszczepem? Może chciał, nie wiem co chciał kurwa zrobić, no właśnie to jest bez sensu. Co miałoby mu dać wbicie dzidy w jakieś tam systemy? Może to Jara to zrobiła? Ale też bez sensu, bo ona ostatecznie sama narzekała na braki wody i jej też jej brakowało, więc... Cóż, możemy spróbować ich przekonać. Czyli w ten sposób chcecie ocalić klan? Urządzając masakrę, żeby ustalić dowództwo? Porzućcie to szaleństwo i współpracujcie. Tak jest. Odłóżcie wasze włócznie. Wracajcie do domów. To znaczy, że ona zostaje u władzy? Zapomnij. Widzisz?
Tylko moja pozycja go interesuje. To vendetta. I musi się zakończyć. W końcu się zgadzamy. Wybierz stronę, Aloy. No widzicie. Załatwimy to tu i teraz. Nie da się tutaj polubownie podejść do sytuacji. Bycie ten aktem nie ułatwia tej sprawy, co? Obawiam się, że nie. Rozlew krwi musi wynosić dokładnie połowę. Ja zrobię to samo, co zrobiłem przed chwilą na nieudanym nagraniu, które na szczęście zorientowałem się, że się nie nagrywa. Kurwa, ja rozumiem błędy, rozjebane ścieżki dźwiękowe, błędy obrazu, ale kurwa, zapomnieć włączyć nagrywania, to mi się nie zdarza. Weźmiemy stronę Yary. Muszę czyjąś wybrać i wydaje mi się to zbyt podejrzane, że jego człowiek był martwy w okolicach źródła, a panel sterowania była wbita dzida. Nie wiem, może to wcale nie jest prawda, ale wyjebane. Yara. To, że zostaniesz dowódcą, nie zmieni tego, co się stało z Raną. Jeśli chcesz pomóc swoim ludziom, nie poświęcaj życia innych tylko po to, żeby zmienić osobę u władzy. Naprawdę masz coś w sobie, płomieniu pustyni. Ale nie przebyłem tej drogi, żeby wszystko zostało po staremu. Więc walcz z nami. Tylko z nami. Chcesz ocalić ludzi? Więc nie mieszaj w to swoich. Widziałem, jak walczysz. Ci żołnierze będą ze mną. Więc staniemy z Aloy i Yarą. Dla równowagi. Dobra, staruszku, to twój pogrzeb. Nowe zasady. Walka dotyczy tylko nas. Zwycięzca zostaje dowódcą. Nie wydają się być jakoś za specjalnie zajarani na motyw tej walki. Draka strasznie pewny siebie, ale prawda jest taka, że wielka draka to tutaj kurwa zaraz się wydarzy. Ale dlatego, że wszyscy koledzy tutaj zostaną rozjebani. Ogień! Próbuję podpalić tutaj tego delikwenta, chociaż on mi się nie daje, nie daje mi się nic za nic. Jeden delikwent podpalony prawie, drugi zaraz też. O kurwa, puścił mnie tutaj jakiś... Pieprzone, metaliczno-elektryczne fale uderzeniowe. Jo! Ja chcę tutaj, a zresztą ja mam tutaj prostsze sposoby na nakurwianie. Dzida! Wuhu! Dzida! Dobra, pierdolną mnie potężnie. Zjedz jagodę, dziewczyno! Jagódki zdrowe. Tego ogarnęła jakaś pieprzona furia. Ten drogo, mam też wrażenie, że tutaj... O, jest, ale susa zrobiłeś, koleżko. Oni wszyscy tak przyklękują na ziemię. I nie wiedzą do końca, co potem ze sobą zrobić. Tutaj mamy kolejnego delikwenta. Jakby cię tu pierdolnąć? Ja cię dzisiaj posunę. Chodź tu, kurwa, pokaż pysk. A tamtego też mam. Bąk! Ależ rozpierdol. Dobra, ała! No dobra, tak. Kurwa, dobra, jagoda. Jagoda, lecisz przed siebie. Ona powinna mieć na imię jagoda, to by pasowało. Czy to jest draka? Nie jestem pewien. Tak, to jest draka. Masz pierwszy level, a z ciebie pizda. A cię kurwa zadzidzę na śmierć. O, już go zadzidziłem na śmierć. Dobra, to kolega teraz w takim razie. Dzido! Kurwa, myślałem, że trafiłem. Dzido! No, zniszczenie jest na poziomie wysokim. Jakoś tak zatkało wszystkich. No i draka pokonany. I tu się skapnąłem, że nie nagrywam, więc lecimy na świeżo. Jeszcze nie. Zrobiłeś wszystko, by podążać ścieżką. Umierasz z honorem. O! Aloy chyba się nie spodziewała, że ta po prostu weźmie i go dziabnie, jak karpia na Wigilię. No cóż, brutalna walka o władzę. Ten aktowie się nie pierdolą. Gdzie mnie zabezpieczenia Windowsa Von? To musiało się tak skończyć. Tak jest na pustyni. To co teraz będzie? Przeżyjemy na wodzie z rany, racjonując aż się napełni. A ja dopilnuję, żeby strzałodłoń dostała swoją część. Tak, mam nadzieję. Pustynia nie zapomina. Ja też nie zapomnę. Jak nam pomogłaś, w sensie. Przyjmij to, proszę. Za wszystko, co dla nas zrobiłaś. A, płomienny łuk wojownika to intrygująca zdobycz. O, cóż, trzeba było wybrać jakąś stronę. I najlepsze jest to, że nie do końca się dowiadujemy, czy wybraliśmy właściwie tak naprawdę, no. Chyba, że tutaj nie było po prostu właściwej strony. Ale mam wrażenie, że no, zbyt dużo było argumentów przeciwko temu dradce.
On ostatecznie naprawdę wydawał się być podejrzany i bardzo miał chętkę na władzę, dlatego też musiał zginąć. A on leży tutaj dalej, tak, no jest jego ciało. Dziabnęła go, pozbyła się go, no i tyle go było. Cóż, dzięki za krótką, ale jakże intensywną znajomość, panie Drakka. Zobaczmy sobie ten łuk, który dostałem. Płomienny, ale to jest taki, łuk wojownika, co? No, wydaje się być całkiem spoko, nie? Nie mam w ogóle do łuku wojownika za bardzo jakiejś ciągoty, bo preferuję myśliwskie oraz wyborowe. Taki środkowy oraz taki dłużej naciągający się. Ten wojownika jakoś tak nigdy mi do końca nie podchodził. Szczególnie, że mam łuk pod ogień, mam bombę pod kwas. Nie, to mi chyba nie jest potrzebne. Ale dzięki za prezent, hej! Dobra, moi drodzy, słuchajcie. To w takim razie nadszedł czas zrobić to, o czym mówiłem, czyli obozy buntowników, pierwsza kuźnia. Musimy iść pogadać z Erendem. Nie wiem, czemu myślałem, że będę z nim gadał tutaj, ale to nie to. Dlatego lecimy sobie do naszego ogniska. I teraz mam parę rzeczy wam do pokazania. Zanim pogadam z Erendem, kiedy wszedłem w pewnym momencie do bazy, żeby tam przeanalizować jakieś dane z obozu, to odpaliła mi się cutscenka fabularna, związana z Silencem, Tildą i generalnie tym, że zbierają się wszyscy nasi sojusznicy w bazie. Dlatego obczajcie sobie, jak to wszystko wyglądało i takie króciutkie urywki z obozów, informacje, które tam zebrałem na temat tego, co oni robili, jakie mieli plany, to co tam generalnie znajdowałem w tych ich dowództwach. No kurwa, tam gdzie dowodzili, nie? Tam gdzie był dowódca i miał swoje rzeczy, ja klikałem i analizowałem. Zobaczcie teraz to oraz wejście do bazy i żeby nie ominąć żadnej cutscenki i... Eksperymentowali z ogniwami ze Starego Świata. Jest ich tutaj mnóstwo. Te zwoje, mnóstwo projektów broni, w zasadzie wiele wersji jednego. Żaden nie jest ukończony. Więc synowie Prometeusza chcą stworzyć broń w oparciu o pradawną technologię. A cokolwiek to jest, wykorzystuje ogniwa. Mimo wszystko jeszcze tego nie skończyli. Jeszcze. Jeśli zdestabilizuje to ogniwo, powinnam wywołać reakcję łańcuchową, która wysadzi bunkier. Bez bunkra, bez ogniw, bez nowej broni. Będzie tylko kilka sekund na ucieczkę przed wybuchem. Teraz w nogi! Już prawie nie wchodzę na tej straszliwej broni. Ja. Do wszystkich inżynierów i robotników. Znaleźć Nora, która rozwala nasze placówki. A jeśli ktoś jeszcze raz nazwie ją przy mnie zbawczynią albo czempionką, to zmiażdżę mu krtań. Asero, potrzebujemy cię. Nie panikujcie, zaraz przyjdę. Macie ją znaleźć i ma być martwa. I przynieść mi jej fokus, jak skończycie. Silence by się wkurzył, jeśli zdobędę te dane. A więc to tak. Silence działa razem z synami Prometeusza. Rozkazy, by zwiększyć liczbę łapanych i dominowanych maszyn. To nie wygląda dobrze. To moduł obejścia, taki jak mój, ale zmodyfikowany. Żeby działać, musi być we wnętrzu maszyny. To po to są te urządzenia na zewnątrz. One przebijały pancerze maszyn i wprowadzały moduł do środka. Buntownicy dobrali się do pradawnego skaziciela, by zdobyć moduły obejścia. Myślę, że synowie Prometeusza dostosowali je do umieszczenia w maszynie. A teraz mają zdominować ich znacznie więcej. Czego nie zrobią, jeśli uda mi się zniszczyć urządzenia w tym obozie.
To pokrzyżuje im plany. Oni przytrzymywali maszynę tam czymś. A młot ma moduł obejścia podobny do mojego, ale jednak inny. Pewnie za pomocą tego niedobitki dominują maszyny. Więc jeśli się tego pozbędę, niedobitki będą mieć mniej maszyn. Jestem sama? O nie! Teraz niedobitkom będzie trudniej zdominować nowe maszyny. Mogę już iść. Albo zająć się niedobitkami. Wszyscy inżynierowie i agenci, natychmiast wracać do pierwszej kuźni. Najwyraźniej jesteście za bardzo ograniczeni, żeby poradzić sobie z tą Nora. Więc będziemy działać tam, gdzie się nie dostanie. Jeśli jakimś cudem jej się uda, z największą przyjemnością sama się nią zajmę. Powodzenia, zbawczyni Południka. Asera posiada bazę. Jak ją znajdę, załatwię synów Prometeusza. Ciekawe, co jeszcze mogli tu robić. Hej, pan wszystko wiedzący przybył. Ten twój ponury kumpel z Fokusa. Nie wiedziałem, co z nim zrobić, więc czeka w twoim pokoju. Jasne. Dzięki. I co, Silence? Wreszcie znalazłeś drzwi, które umiesz sam otworzyć? Właściwie to cieszę się, że są. Nie musiałem się zadawać z twoimi kompanami. Ale dość o tym. Jesteś mi winna wyjaśnienia, na przykład co do bazy Zenitów. Racja. Jestem winna. Włócznie w gardło za ponowną zdradę. W kompleksie Hadesa. Chyba nie o takie rozliczenie ci chodziło. Nie. Teraz potrzebuję pomocy. Dlatego dam ci ostatnią szansę, Silence. Bo jeśli ponownie mnie zdradzisz, zabiję cię niezależnie od okoliczności. Rozumiesz? Rozumiem. Choć oboje nie pożyjemy zbyt długo, jeśli nas nie wprowadzisz do bazy. Aloy, jest twój drugi gość. Ona idzie do ciebie. Dzięki. Dobrze. Tak naprawdę, ja nie mogę nas wprowadzić do bazy. Ale ona tak. Przebywasz w gorszym towarzystwie niż myślałem. Nie lubisz niespodzianek, prawda? O, patrz. To musi być twój wynalazek. Ta broń działa? Nie ulegnie samozniszczeniu? Oczywiście, że nie. Usunąłem pewne usterki i znacznie ją usprawniłem. Zobaczysz. Skąd ta pewność? Może mały pokazik? Dość. Słuchajcie. Siedzimy w tym razem. Rozumiecie? Pomówcie z Erendem. Przydzieli wam własne pokoje. W wolnej chwili was odwiedzę. O nie, ty pierwszy. Czas zebrać wszystkich w sterowni, żeby usłyszeć, co Tilda wie na temat bazy Zenitów. Aloy! Widzę, że wróciłaś z ciekawymi ludźmi. Mnie też ta sytuacja nie cieszy. Ale Tilda i Silence są tu niezbędni. Regala tak samo. Tak. Lepiej trzymać wrogów blisko, co? Tak. Wiem, kto stoi za synami Prometeusza. Kobieta imieniem Asera. O nie.
Pamiętasz, że Derwal miał bandę wyrzutków, którzy swego czasu mścili się na Karja? Ona w niej była. Pierwsza druciarka we Włości z własną kuźnią. Ale gdy jej rodzina zginęła w krwawych łowach, odbiło jej. Mocno. Myślałem, że nie żyje. Że ludzie Marada ją zabili. Żyje. I pragnie się zemścić na Karja. Musimy dowiedzieć się, skąd operuje i ją powstrzymać. Nie miałem szczęścia i nie znalazłem nikogo z Fokusem w Złomiankach, więc teraz sprawdzę samotne światło. A ja będę miała oko na jej ludzi. Znajdziemy ją. Musimy. Bandyci tacy jak ona zabili moją siostrę. Możemy kontynuować. Dobra, 11 minuta. Muszę zapamiętać. Mam nadzieję, że wszystko ładnie wstawiłem i zmontowałem. A więc teraz możemy na spokojnie wejść do bazy. Jak już jesteście na bieżąco ze wszystkim, co sobie robili synowie Prometeusza, wiecie, że wycofali się do jakiejś bazy, której lokalizacji ani nie znamy, ani też rzekomo nie będziemy w stanie się tam wbić. Dlatego Eren będzie nam potrzebny. Nie jestem do końca pewien z jakiego powodu, ale będzie potrzebny. Dlatego zagadajmy do niego i lećmy się napierdalać. A Silence tutaj z Tildą gdzieś sobie pewnie pozajmowali pokoje. Nie jestem nawet pewien, które. Tam mamy dalej Kotalo. O, tutaj ktoś się gdzieś usadowił, halo? Silencik tutaj? Pewnie należą do Alwy. Może sobie, nie wiem, kolejne ledy wszczepia w swoje łapy. Tutaj mamy coś jeszcze z Alwą do przegadania. A nie wiem, nie wiem, nie wiem gdzie... O ty, tam jest chyba Silence, co? Łapy mu się świecą, to widać po nim od razu. Mordo, później sobie pogadamy, okej? Jakby jeszcze mamy parę dialogów tutaj do przesłuchania, dlatego też zrobimy to w późniejszym terminie. Może pod koniec tego odcinka zobaczymy, ile nam ten obóz zajmie. Let's go, Eren! Rozjebmy synów Prometeusza. Jako, że Silence z nimi współpracował, no to... Cóż, z nim też powinienem sobie pogadać. Wiem już więcej o synach Prometeusza. Posiadają własną bazę. Nazywają ją Pierwszą Kuźnią. Trzeba ją znaleźć. Pierwsza Kuźnia? Jasne, wiem, gdzie to jest. Znalazłeś kogoś? Agenta synów Prometeusza? Oczywiście, że Eren od razu wie. Gość udawał kopacza, ale mój Fokus i tak go namierzył. Jak mnie ujrzał, zaczął wiać. Gdy go dogoniłem, próbował zniszczyć Fokus. Ale tam wciąż były damy. Trochę miejsc i jakichś współrzędnych. Jedno z nich nazywało się Pierwsza Kuźnia. Do dzisiaj nie wiedziałem, co to jest. Dobra robota. Znasz mnie. Spec od techniki. Wyślij mi te współrzędne. Chwila, czekaj, Aloy. Tym razem idę z tobą. Asera to ostatni żyjący członek bandy, która zabiła Ersę. Muszę patrzeć, jak umiera. Pewnie. Wyślij namiary, dam znać, jak będę w pobliżu. Przekonujący argument. Eren, nie ma problemu, widzimy się na miejscu, pomordujemy sobie ich razem. Wyślij mi współrzędne siedziby Asery. Dam znać, jak tam dotrę. Już wysyłam. Nie zawiodę cię. Mam nadzieję, byku. No dobra, mamy tutaj skrzynię do otwarcia, coś tutaj jeszcze do wyciągnięcia. Boy. Proszę, zwoje, nie zwoje, odporności na wszystko, odłamki. Czy moi sojusznicy mi tutaj zbierają rzeczy i zrzucają po prostu? Tak to działa? Stąd one się tam biorą? Nie wiem. I mamy to, moi drodzy, pierwsza kuźnia. Nawet mam tutaj ognisko odblokowane, jak miło. Jak to niewłaściwe, kurwa, miejsce. Ognisko, lecimy. Nie wiem, co tam się będzie znajdowało, nie mam pojęcia o tym obozie. Nie mam pojęcia o tym zadaniu, no bo nie czytam sobie jakby... Nie czytam sobie treści misji, zanim w niej nie będę miał okazji zagrać. Dlatego też wchodzimy na ciemno. Ciekawy jestem, czy będę miał okazję tutaj jakkolwiek po cichu podejść do tematu, czy może po prostu trzeba będzie się tam wbić i napierdalać. Ale to wygląda jak wejście do nich. Jakby na pierwszy rzut oka trzeba tam napierdalać, żeby się wbić, tak więc... zobaczymy jeszcze, jak to się skończy. Preferuję jakby ciche rozwiązywanie takich spraw, szczególnie, że fajnie mi to poszło, kiedy nagrywałem dla was te fragmenty, więc wywołajmy Erenda. Hej, Erend. Jestem blisko bazy Asery. Dołączysz? Już ruszam. Aloy, daj mi 2 dni, bo jeden potrzebuję, żeby bieguna jakiegoś opanować. Gotowa zająć się paroma niemiłymi oseramami? Najpierw trzeba tam jakoś wejść. Nie wejdziemy niezauważeni. Zobacz. Macie bardzo podobne zbroje. Tak? No tak. O, spodobało mu się to. Ekipa, ciężka praca. A ty kto?
Jam jest ten, co pojmał Norę, której szuka Asera. A kto inny? Pierwszy raz cię widzimy. Jestem nowy. No, tak coś czułem. Najprostsze rozwiązanie. O, muszę przyznać, wejście do środka było prostsze niż myślałem. Teraz się odwracamy, a tam 70 różnych osób celuje w nas z łuku. Nie? Po ich minach wnioskuję, że raczej chilluwa. Musimy znaleźć Aserę i zlikwidować to miejsce. No dobra. Nie będzie łatwo unikać jej ludzi, ale jestem gotowy. Może nas czekać jakiś przyjemny, kurde, pojedynek z Bosiwem. A może nie? Kurwa, jak to wygląda tutaj. Snajper synów Prometeusza. Dobra, oni mają 40 levele. Widzę. Co oznacza, że mam 10 levelów więcej. Wydaje mi się, że nie jestem pewien, kiedy wbiłem 50 level. Czy podczas odcinka, czy nie podczas odcinka. Ale jesteśmy, myślę, w dobrej sytuacji, żeby ich tutaj potężnie napierdalać. Ja sobie ich poznaczam najchętniej. Wszystkich, których przynajmniej jestem w stanie w tej chwili wypatrzeć. No, załatwienie ich po cichu może być raczej skomplikowane. Wiedzą, że tu jestem. O kurwa, oczywiście, że momentalnie mnie zauważyli. Dobra, jakby to i tak nie miało żadnego sensu, żeby tutaj próbować robić to po cichu. Mamy jedną, kurwa, jedyną szansę w tej chwili zrobić ultra rozpierdol wśród ludzi przeciwnika, więc zrobię ten rozpierdol. A co ja się będę ograniczał? Pyk! Dobra, hełm zdjęty, przewrót zrobiony. Strzała w głowę! Słaby punkt, tak? No, to mi się podobało. Ty, kurwa, mordo, ale do niego strzelili potężnie. Wstawaj! Suć Erenda! Kto mu tak przy dupcu? Snajper jakiś przepotężny to chyba to musiał zrobić. To nie wiem nawet, który i skąd. Mam ich jakoś przeszukiwać? Nie. Tutaj brak danych o agencie. Czy ja dam radę to... Hading! A może kogoś zgniecie. Ho, trafiło w kogoś! Trolololo. Dobra, mogę to też rozwalić. Nie wiem, co to jest. Lśni wybuch! Zajebiście! Dobra, idziemy tutaj. Tryb pełnej wojny. Zero skradania, 100% napierdalania. Oni są na co mało odporni? Na kwasiwo. No tak. No kurwa tak. Babim bong! Yeah. Kwaście się, kwaście się. I to także i dzięki wam, moi drodzy, się dowiedziałem, że moje bomby robią pole, które jakby rozsiewa ten kwas tak długo, jak w nim stoją. Jakim sposobem? Nie miałem o tym wcześniej informacji, ani tego nie zauważyłem, więc... A cóż, typowy ja, typowy ja. Piwór jest debilem, typowy ja. Ha. Erend tam potężnie się nadupca, to ci pomogę. O nie, muszę, nie muszę, o kurwa, dobra. Ależ mu przytupcył. Ziomek ma młot Thora. Jak on to skombinował sobie w takich warunkach? Nie wiem. Dobra, gdzie oni jeszcze są? Będę szczery, najprościej to jest sobie odpalić tego fokusa. Po prostu ich pozaznaczać. Dobra, idziemy w tamtym kierunku, co? Tam mamy już gościa zaznaczonego. Możemy zrobić taki fajny trik. Hello! Bong! Jeszcze żyje, cholera. Dobra, to już teraz nie. Ujojojoj! Teraz nie? Dobrze, dziękuję bardzo. Schodzimy na dół, nadupcamy dalej. Nie zatrzymujemy się. Oni właśnie zapominają, jak wyglądamy. Widzę, że zaczynają tracić troszeczkę nasz zapach. Nie wiem, może nas po zapachu łapią. Kurwa, teraz cały czas patrzę się na lewo. Czy tak na wszelki wypadek, aby na pewno nagrywam, czy nie? Wierzę, że da się ten obóz zrobić po cichu, ale biorąc pod uwagę, że mam 10 leveli przewagi nad nimi... O kurwa, działko niszczyciela. Co za marzenie. Idziemy napierdalać na głośno. Znaczy nie, żebym już teraz nie był głośny. Bom, 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 bom. Kurwa, nie umiem celować tym głównym. Bom, bom, bom. Spadłem na dół. Niezbyt optymalnie. Nie planowałem tego. Wrogowie, gdzie jesteście? Oj, chuj, zgubiłem działko. Dobra, dziabnę go tam w nogę. Ojojoj, skomplikowana ta jaskinia. Dlatego zawsze przeciwnicy siedzą w jaskiniach, bo trudno się tu, kurwa, nawiguje i walczy później. Dlatego oni mogą sobie pozwolić na, wiecie, jakieś szmatławe taktyki ze względu na to. Tu mogę wejść na górę. Nie wiem, wybrać sobie jakiś snajperski strzał. A tam, kurwa, amunicja, mordo. O, kurwa, prawie, no. Tam był jeszcze wróg, nie jestem pewien. Tamten się chowa za kołem. O Boże. Dobra, wiecie co? Pierdolę to. Wchodzę tutaj i zobaczmy, czy ja dam radę tutaj coś zdziałać. Jo! Kurwa mać. Dobra, tutaj mamy wielkiego przechuja, który już wygląda troszeczkę nieprzyjemnie, więc strzała tego typu, kurwełę. Zrzucę ci armora. Uhu! Ogłówkę masz odsłoniętą. To teraz wiesz, co ci grozi? Headshot. O, nie było w głowę. Dawaj, dawaj. To jest satysfakcja. I kurwa, w plecy? Strzelam do niego od przodu i trafię go w plecy?
Chłop ma tytanową czaszkę, wkładki jakieś chyba sobie zamontował. Nie denerwuj mnie, ja pierdolę. Dobra, zdenerwował się chyba, myślał, że będzie silniejszy. Ale nie zaplanował tego, że nie będzie żył. Cyk. Jo, wybuchy. To mi się podoba. Co ja mam tutaj? Bomba skacząca, unik i bomba przewierająca. Dobra, kurwa, bomba skacząca w takim razie. Cyk, pyk, pyk. Kurwa, miałaś skakać, bombo, piep. Nie ten przycisk, no tak. Skacz, bombo! Kurwa, w którą stronę się ta bomba odbiła? W lewo? Na chuj mi taka bomba, której jakby trajektorii nie mogę nawet ufać. Ten tutaj znowu chyba ma ochotę, żeby go rozebrać. No chodź tu, baby. Haha! Dobra, jakoś tam armor mu powinien zlecieć. Dorabiamy strzał i wjeżdżamy tam na dzido bombie. Tych sobie muszę wykonać więcej. I tutaj kwasiwo! Jej! Chłop przerobił kwas na czyste wkurwienie! Widzieliście to? What? Kiedy? Kiedy tak dużo mi zadali? O Jezus, dobra. Poczułem się chyba. Kurwa, jeszcze raz. Dobra, pierdolę to. Nie będzie łatwo unikać jej ludzi. Dlatego nie będziemy unikali jej ludzi. Mordo, prosto. Po prostu nie wychylaj się. A tam chuja tam nie wychylaj się. Patrz, kurwa, jak lecimy z nimi. Jeden. Ten ma hełm niestety. Dlatego musi być we dwóch strzałach. Kurwa mać. O! Prawie w głowę. No to do roboty. Kurwa, no traf, Aloy, błagam. W głowę! Za daleko jestem, żeby te strzały były tak celne, jakbym chciał, żeby były. No, naciągaj, byku! Och, teraz. Znaleźliście czy nie znaleźliście? O kurwa, dobra, tu jest jeden z nich. Mordo. Super kombo niszczące całą twoją duszę! Dobra, ale nadal niestety nie jest jakby... powalony. Oj, teraz trafię niekrytyczne. Babim bombom. Babim bombom, indeed. Dobra, uwaga, tego mogę tutaj chyba wydupcyć. Ziom! Okej, okay, ładnie go tam dupło. Kabum, Erend, dokładnie, kabum. Trafi? Trafi. Dobra, zajebiście. Jak na razie idzie lepiej niż szło poprzednio, mam wrażenie. Zaznaczę sobie, kogo dam radę tutaj, żeby już mi ich, wiecie, dziabło na moim wskaźniku. Tam ci kurde, po drugiej stronie jacyś silniejsi są, dlatego muszę na nich trochę mocniej uważać. O, kurwa, naprawdę widzieliście to? Milimetry nad głową. O, tam mamy jednego delikwenta. Nikogo nie jestem w stanie trafić. Porzucę marzenia o trafianiu przeciwników, naprawdę. Bombo! Dzika, dzika bomba, dzika, dzika bomba. Koroduj! Na chuj mi ta korozja na nim, jak jeden headshot wystarczy, żeby go zniszczyć. Dobra, tego możemy tutaj też dziabnąć naszym bonkersem. Uuu, ładna eksplozja, to mi się podoba. Dobra, mogę też tutaj dziabnąć moją skaczącą bombę. Kurwa, to nie była skacząca bomba. O, ucieczka, ucieczka! Przepędzać o moim Uber Potionie, który mogę sobie zamontować. Dobra, w nogę. O, w udo! Ho, wewnętrzna strona uda. Pewnie za to go matka trzymała, jak zanurzyła w szambie, kiedy był mały. Bo jej się legendy pojebały. O, kurwa. Dobra, tutaj Erend daje radę. Walka na bliski dystans nie jest mi teraz za specjalnie potrzebna, ale maliny są jebie, tak na wszelki. Dobra, gdzie oni tam jeszcze są? Tam się na pewno ustawiają. Ja taką zwykłą strzałę tutaj chyba będę preferował. Cing! Ouu, do widzenia, dziękuję. Tam mogę sobie wlecieć, żeby mieć troszeczkę lepszą pozycję. Ostrożniej teraz podejdę do całej tej sytuacji, zdecydowanie ostrożniej. Cyk! Uhu! 941. Obrażeń. Ten nadal hełmu niestety nie stracił. Ja muszę tutaj uważać, ponieważ te fioletowe bomby, które oni wydupcają z siebie, są dla mnie mega niebezpieczne. Cyk. Kwasiwo. Kwasiwo. Czy jego to nie skwasi? Czy on jakby bardziej na jakieś inne jest mało odporny? Not sure. O kurwa, fioletowe. Muszę uważać na fioletowe. Upadek z wysokości mi nie grozi. Tego to się nie boję, ale... Cyk! Okej, okay, dobra, zdech. Nie wiem, nie wiem. Na tych będę lepiej uważał. Dobra, jeszcze więcej tych strzał poproszę, bo bardzo lubię ten mój przycelowany strzał. On fajnie napierdala tych przeciwników. Dużo im zadaje. Tam mamy jeszcze większą ich porcję. Robienie tego po cichu byłoby ultra nudne. Jakby na pewno pasjonujące nie jest też to, że umieram jak frajer tutaj. Frajer debil, debil frajer. Ale ostatecznie jakoś to wyciągnę. Wiecie, jak to jest. Eren tutaj też jakieś bomboklaty ciągle rzuca, więc damy radę, moi drodzy, damy radę. Oni tam biegną na drugą stronę, co? Ja was dam radę jakoś tak tutaj, kurwa. Uwaga, uwaga.
Boing! Ohoho! Dobra, zajebiście. Zróbmy sobie nasze wybuchowe dzidy. Będą chyba przydatne. Robię 6 naraz. Cyk! Ojojoj. Kurwa, spadłem gdzieś nisko. Nie. Tego nie było w planach. Ale jeżeli wejdę tam, muszę pamiętać, że mam ultra mocne pierdolnięcie dzidą za pomocą mojej kondycji broni. O, a ten jeden frajer tam sobie gdzieś biegnie. O nie! O, tak! Dobra, on chyba w jakąś furię właśnie wpadł, przynajmniej tak to wygląda. Dobra, ja po prostu go, kurwa, chcę zaszczeliwić teraz. W głowę nawet nie ma sensu. Ej, dobra, moment. Powalający strzał? Nie, stromy strzał! O kurwa! Jakim kamiurem mi wydupcył? Dobra, okej, oni zdecydowanie w jakąś furię bojową wpadają. Dobra, czas łyknąć, kurwa, żubrówę, śliwowice i lecimy do przodu. Poproszę moje, nie wiem, wybuchowe dzidy będą chyba tutaj akurat spoko. Oj! Z tych, o, między nogami. Umieraj, kurwa! Teraz w ciało pójdzie. Dobra, teraz to w ogóle umarł. Optymalnie. To jest optymal tempo. Ja, very ja. Dobra, gdzie jest ich jeszcze więcej? Mam teraz całkiem mocne leczenie, plus sobie ten status mogę przedłużyć. Tam jeszcze, tutaj jeszcze jakiś, kurwa. Ty, byku frajerze, jeden. Umieraj. 29 obrażeń. O, chuju złoty, dobra. Jest grubo, jest grubo. Niektórzy z nich mają tutaj potężny arsenał, niestety. Dlatego, uwaga, panie czempionie buntowników. Podusz! Jebło go to? No chyba go to jebło. Nie wiem, jak skutecznie za to. Dobra, więcej tych strzał, tych mam całkiem sporo. Tutaj mamy jakąś delikwentkę. Albo delikwenta, w sumie nie jestem pewien. Głowa! Okej. Okay. Poszła głowa ładnie. Ty, dobra, Erend też tutaj w jakąś chyba furię wpada. A przynajmniej takie kolorki na nim były, jakby w furię wpadał. Pokaż głowę! Ej! Ha, ha, ha! Idealnie, dobra. Tam mamy naszych dalekosiężnych przyjaciół. Wydaje mi się, że znowu mogę zrobić to. Hatching! A z tym dam radę. Nie wiem, czy kondycja jest wspólna dla wszystkich broni, czy... O, tutaj nie mam kondycji na to, ale to trudno, trudno się mówi. Bąk! Jo, dobra, ładny wybuch, byku, ładny wybuch. Gdzie jest tutaj w ogóle szefu? Tego nie jestem pewien cały czas. Głowa! Kurwa, Aloy. Po co ci ten auto-aim, jak nie umiesz w głowę trafić? Teraz chłop się chyba łukiem zasłaniał, żebym nie dostał... żeby nie dostał. Dobra, dobra, jest git. Tutaj jakaś, kurwa, woda się leje z góry prosto na ciało jednego z nich. Dobra. Zabiliśmy ją. Ta, kurwa, to pana to. Bąk. Dobra, zajebiście. Teraz będzie jeszcze Asera dopiero do pokonania. To może być największe wyzwanie. Nie wiem, proszę, dajcie mi checkpointa jakiegoś. Tyle ich tutaj teraz wymordowałem. Oni byli niebezpieczni ze względu na, kurde, dużą liczbę dalekosiężnych, dystansowych ataków. I ty mnie właśnie tutaj w chuja robili. Ale dobra, udało się. Drugie podejście, trochę ostrożniejsze. Już było git. Chuj z tymi zapasami. Póki mam przypływ odwagi, to póki płynę, to lecę przed siebie. Może uda mi się jeszcze z nią zawalczyć, mając to aktywne. Byłoby miło i wygodnie. Na 90% typiara ma jakąś O Jezus, nie umiem mówić. Ultra maszynę, której będzie pomagała i już wspomagała. Potykacz. O kurwa, pułapki spotykaczy. Asera uwielbia swoje pułapki. A ty wciąż lubisz brzmienie własnego głosu, Erend. O! Asera. Miałam nadzieję, że tutaj dotrzesz, Nora. Gdyby moi ludzie byli tacy jak ty, w zasadzie już całe wieki temu wybiłabym karcza do nogi. Jaka szkoda, że muszę cię zabrać. Dość gierek, Asero! Oj tam, Asera, nie pierdol. O kurwa! O Jezus Maria. Musimy się przedostać. Jak? A mogę do niej strzelać? Nie, muszę ją... Ty, jestem w pogoni za nią, a to intrygujące. Aloy, tutaj jest przeciąg. Musi być jakaś inna. Jak to, kurwa, przeciąg? Szkoda, że nie można się tam dostać. A, no właśnie, poczekaj, no chwilę. Muszę chyba płynąć. A może właśnie Erend tam pomoże? Nie jestem pewien. Dobra, co ty tam rozkwiniasz, mordo? Ja wiem, że ty masz taką praktyczną inteligencję tutaj. Może coś się uda rozkwinić. Rozjebie to? Zmyłam. Bąk! Okej, okay. Plus jeden dla ciebie, Rędzik. Lecimy w takim razie. Dziura wybombiona prosto w ścianie. Ała! Wszystko dobrze? Niebezpieczne, ryzykowne. Jak złapiemy Aserę. Idziemy. Spadające kamienie. Niestety, jakby jeżeli chodzi o walkę z ludźmi, te pułapki założone potykaczem wydają się być takie dość oczywiste. No bo kurwa, trudno jest nie zauważyć zionącego na boki elektrycznością kabla na mojej drodze. Widzicie to gówno? Widzicie to gówno? Aloy, czy ty możesz strzelać stąd?
Ja mogę strzelać stąd? Mogę to rozwalić strzałą? Nie, muszę to rozmontować. No dobra, trudno się mówi. Albo przeskoczyć, to też jest opcja. Dobra, hopsasa. Kucki i rozmontowywanko. Cyk, cyk, cyk. Najbardziej teraz myślami wracam do tego jednego skilla, który sprawia, że mam więcej zasobów z rozmontowywania pułapek. Aczkolwiek to pewnie się sprowadza do rozmontowywania swoich, ale jakoś chyba nie bawiłbym się dobrze, gdybym najpierw rozstawiał pułapki na polu walki, a potem musiał zbierać te, które jakby nie podziałały do końca tak jak chciałem. Kurwa, oczywiście, że zagrody dla maszyn. Nie dziwi mnie to ani trochę. Dobra, dawaj mnie te wszystkie maliny i inne rzeczy. Użyj warsztatu. Uhuhuhuhu. Dobra, amunicję sobie zróbmy w takim razie. Taka, która może być przydatna. Kto wie, może ją rozjebiemy w jednym szale, a może zajmie to 28 strzałów i 3 razy umrę. Trudno mi to przewidzieć w tej chwili. Mam nadzieję, że typiara jest na przykład mało odporna na elektryczność albo ogień. Bo to są chyba moje najsilniejsze strony w tej chwili. No dobra. Lecim, bo... Szczecin. Torba na leki pełna, bla 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 bla. Uuu, na otwartym terenie walka, co? Kurwa, w górach jesteśmy. Dobra, z czym się będziemy tutaj bili? Jaką maszyną włada Asera? Nie pozwolę ci dokończyć dzieła Derwala, Aseru. To już koniec. Zabawne. Miałam właśnie powiedzieć to samo. To brzytwopiór czy maszkara? Nie wiem co to kurwa jest. Ja pierdolę, tutaj pułapek jeszcze jest. Dobra, chyżoszpony tutaj jakieś widzę. Mało odporne na elektryczność, więc... Cyk! O, już go kurwa powaliło! Ty, a ja chyżoszpona to nie... Jest oszołomiona. Tak, wiem, mordo, wiem. Czy ja nie mogę teraz... zdominować takiej maszyny? Czy mi się tylko wydawało? Nie, nie mogę. A chyba dlatego, że ona jest zdominowana przez nią w tej chwili też. To na pewno nie pomaga. Dobra, na spokojnie, mordo. Ja tutaj kurwa robię co mogę. Pułapki dookoła są porozkładane. Z przemyślunkiem tutaj trzeba kurwa tę walkę prowadzić. Odstrzelić mu kawałek pyska kurwa. Ogon. Chuj, ogonem za bardzo macha, żeby to się łatwo dało odstrzelić. Cyk. Dobra. Dychaj! O kurwa! Pierdolona Attila, czy jak ona się tam nazywa, cały czas do mnie strzela też. Na pewno nie pomaga. Dobra, chyżoszpon załatwiony. Ja muszę do niej nakurwiać przecież chyba, nie? Cholera jasna. Nie, jeżeli będę nie trafiał. Ja pierdolę, ile ona ma życia. Jakie ma mocne strzały! O co za typiara? Dobra, co tam? Ogień i plazma. Dobra, jeżeli chodzi o plazmę, to akurat mam dobry jeden plan. Pyk! Splaźmiło ją? Nie splaźmiło jej. Okej, teraz ją splaźmiło. To teraz czas nałożyć na nią ogień. Ohohoho, ależ zapłoniesz. Typiaro, zapłoniesz. Ja mogę na nią ten ogień nałożyć? Mogę, tylko... No właśnie. Ona nie będzie mi dawała ani chwili na to, żebym ja jej robił to, co mam jej robić. Cóż, regale pokonałem na lajcie. Mam nadzieję, że... taką dziewczynkę tutaj też pokonam raczej szybko. Chyżoszponów już nie ma. Erend, kurwa, gratulacje. Gratulacje. Uuu, płonie koleżanka. To co teraz? Co kurwa teraz? Dzida! Ale się ich wypierdoliło! Dobra, brak kondycji, spokojnie, to nad tym się zaraz popracuję. Strzał w głowę z tego łuku? Pyk! Dobra, było w ramię, nieważne. Plazma jakaś może, kurwa? Plazma? Cyk! Kurwa mać, czemu to nie trafia? Albo się ruszam, dobra, to w sumie wiele wyjaśnia. Jagódki! O chuj, czym ja strzeliłem? Nie mam zielonego pojęcia, ale podziałało. Nie mam kondycji na rzucenie tym, ale... Znaczy, nie mam kondycji na super atak tym, ale mam na to. Ładuj, Eren, kurwa, ładuj jej w dupę tę dzidę. Dobra, to nie było aż takie trudne ostatecznie. Jaka martwa, co tam masz przy sobie? Plaga słońca. Toż to legendarny łuk. Jaki legendarny łuk? Ognisto-mroźno-kwasowy! Ja pierdolę, czemu ja tego tak dawno temu nie wziąłem, my? Ojojoj, panie. Przecież to jest perfekcyjne dopełnienie całego mojego łukowego systemu. I mam to zaraz przed... Dobra, przynajmniej mam to na finał, okej? Okay? To jest tutaj kluczowe. Co to za notatki? Co żeś se tu notowała? Drogi pamiętniczku, wczoraj zajebali mi 17 ludzi. Ale to nic, bo mam jeszcze dwóch moich ulubionych. Tedzio i Tadzio. Czasem ich mylę. Książka, znaki i zatłuszczone szkice. Jeden wpis oznaczony zakładką.
Ciekawe, co byś teraz powiedział, ojcze, armia ten aktów pod moimi rozkazami, maszyny słuchające każdego mojego rozkazu. Bezsilni Karja niezdolni uniknąć swojej nieuchronnej zagłady z mojej ręki. Zostałam druciarką wbrew twojej woli. Kiedy Derwal mnie powstrzymywał, moje umiejętności rosły mimo jego małostkowej zazdrości, niezależnie od motywów Silensa, bo niech to niech. Musi mieć jakieś mieć. Musi jakieś mieć, co ja czytam. Dokonam zemsty na Karja. Przewyższyłam wszystkich mężczyzn, jacy kiedykolwiek stanęli mi na drodze, a każdy z nich miał twoją twarz, ojcze. Zatem kiedy południk zapłonie, nie zapłonie dlatego, by cię pomścić, zapłonie, by spalić cię na popiół, tak jak resztę moich wrogów. Okej, dobra. A może tak troszeczkę jakiś vibeczek by się jej przydał. Wychillować by trochę mogła. No cóż, nieważne. Erend, byku, udało się. Zrobione, pomszczone. Pogadasz ze mną? Błagam, pogadaj ze mną. Ho! Zatrzymaj się i porozmawiaj ze mną! Kurwa, dokąd ty teraz idziesz? Wytłumaczysz mi to? Postacie w tej grze strasznie lubią ustawić się w odpowiednim miejscu do rozmowy. Za każdym razem. O, już? Dobra, okej. Okay. Teraz dopiero mógł złapać oddech. Trzymasz się? Krwawe łowy. Śmierć siostry. Mała armia Asery. To się nigdy nie skończy. Jak ból po stracie. Oby to był naprawdę koniec. Oby. Dobrze poszło. Naprawdę. Bez ciebie by się nie udało. No, dobrze, że mogłem pomóc. Chociaż raz. To wracamy? Idź przodem. Chcę się jeszcze rozejrzeć. Sprawdzić, czy Asera nie zostawiła nic więcej. Dobra, to do zobaczyska. Na pewno zostawiła zajebisty łuk. I to mi wystarczy. Mamy to! Pokonano Aserę, obóz buntowników, pierwsza kuźnia. Zrobiliśmy to, moi drodzy. Oficjalnie, mimo iż totalnie nie tak sobie wyobrażałem zakończenie tej serii, udało mi się wykonać praktycznie wszystkie poboczne rzeczy, jakie sobie zaplanowałem, wszystkie misje, które tutaj były. No, oczywiście pomijając tam jakieś ruiny, czy tereny łowieckie, czy inne tam zlecenia dla złomiarzy. To jest coś, co może sobie po finale gry zrobię we własnym zakresie. Ale udało się zrobić wszystkie misje poboczne i też obozy, które jednocześnie same w sobie były misją poboczną. Dlatego jestem mega zadowolony. Mam nadzieję, że wy też jesteście zadowoleni. Chcieliście więcej Horizona. Ja więc przybyłem i wam gądałem. Dlatego dzięki wielkie za oglądanie. I widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie startujemy finał fabuły. Ile potrwa? Nie wiem. Zobaczymy. Trzymajcie się. Pa, pa.